Dzień dobry kochane, jak zwykle bardzo serdecznie witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Zaproszę Was dzisiaj na przegląd do Homli, a w drugiej części do Biedronki. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania kanału, pomagacie mi go tworzyć. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się spodoba i cokolwiek w komentarzu bym wiedziała, że tam jesteście, a wtedy filmik też może trafić do większej ilości osób. Oczywiście za wszystkie subskrypcje bardzo serdecznie Wam dziękuję i już przechodzimy do przeglądu. Zobaczcie, jaka fajna promocja, minus 50% na drugi produkt, tak więc lecimy z tym przeglądem. Kochani, jest tu tyle perełek, że nie wiem, od czego mam zacząć, tak więc pokażę Wam to, co najbardziej mi się podoba i za chwilkę zobaczycie zestaw, który jest podobny na szejnie, to jest taka stronka. I powiem Wam, tam jest dużo taniej, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. 70 zł na tacce szklanej i tam jest oprawa złota. A tutaj skądś znamy te zestawy widelczyków. One są złote, tylko tu są oczywiście dużo droższe. Kosztują 40 zł, a w Pepco można było kupić za dwie dyszki. Wow, zobaczcie, jaki piękny zestaw. Tym razem mamy tutaj komplet czterech szklaneczek, nie tak jak w Action i w Pepco pojedyncze sztuki. I duży plus za to, że mamy metalowe słomki i zestaw kosztuje 50 zł. Kolejne fajne foremki do lodu. Zobaczcie, jakie one są śliczne. I powiem Wam, że tu można wtopić czekoladkę i wyjdą z nich przepiękne takie, wiecie, kawałki czekolady, które możemy ułożyć na talerzyku, a kosztują tylko 15 zł. Bardzo ładne różowe filżanki za 3 dyszki, są cieniowane i tutaj teraz pokażę Wam po prostu sztos. Cudowne tace na szklanej takiej tacy, obramowanie złote. Złote są te trzy miseczki i ten zestaw kosztuje 70 zł. Kolejna szklana taca, 60 zł, tu macie takie miseczki za 50 i tutaj ten mi się najbardziej podoba, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja muszę zobaczyć na szejnie, po ile one są i Wam na pewno zdam relację. Jak wrócę w ogóle z wakacji, to na pewno pokażę Wam przegląd z szejnu i tam też zrobię może jakiegoś vloga. Ale to nic nie zdradzam, to wszystko w czasie. Zobaczcie, jakie piękne filżanki, no cudowne, 25 zł z dodatkiem tego złota i do tego możecie dokupić za 15 zł taki talerzyk, który będzie idealny na ciacho. Kolejna dawka złotych rzeczy. Ja tutaj w ogóle wszystko złote widziałam. Złote tace. Patrzcie, 50 zł. Bardzo ładna. Ona jest taka matowa, a z drugiej strony jest taka bardziej błyszcząca. No i ta taca jest przepiękna, taka chropowata powierzchnia, ale no już kosztuje stówkę, więc ja cię kręcę trochę droga. Bardzo ładnie wygląda, to nie powiem, bo możemy ją postawić. Nie wiem właśnie, czy ona by się utrzymała na tych nóżkach, no ale ładna jest, naprawdę jest ładna. Kolejno mamy tutaj paterki. Większa kosztuje stówkę, ale wyciągnę tą mniejszą za 80 zł. Jejku, jaki ona ma piękny wzór. Nóżka jest gładziutka, ale tutaj macie takie kropeczki i oczywiście obramowanie złote. Co tutaj dalej mi wpadło w oko? Ta misa, ona jest dosyć ciężka, ale przepięknie wstawili te złoto i zobaczcie, 70 zł. Cudo. I teraz kolejna taca, słuchajcie, matowa taka, błyszcząca, taka delikatnie, bo to światło daje, wiecie, ten efekt, 70 zł. I fajne teraz lustra, pokażę Wam, ale jeszcze tutaj są, aha, tu jeszcze mam, tak, no taka patera, wiecie, szklana i ta jest mega ciężka, kosztuje 100 zł. I tu mamy jeszcze świeczniki na takie wąskie świeczki. I tutaj macie lusterka, 50 zł, takie wąskie. Idealnie by też pasowało jako taca, słuchajcie, okrągłe, do powieszenia za 4 dyszki. I tu macie szkatułki lustrzane w kształcie serduch w powalającej cenie 50 zł. Tak więc lecimy do Biedronki, zobaczcie, wypisuję Wam od razu, co widzę tutaj w cenach, bo wiecie, w tych koszach i tak jest wszystko pomieszane, ludzie to przestawiają, i tak czasami układam, no ale nie jestem w stanie poukładać koszy, więc pokażę Wam ceny i teraz przejdziemy do
tego, co tam właśnie jest z tej nowej gazetki. I mamy takie trampeczki. Tu jest dodatek brokatu. Bardzo ładnie one wyglądają. Są takie beżowe. Niebieskie widziałam. Tylko tu jest ogrom ludzi. Tak więc musicie dać mi chwilkę i zobaczyć, jakie piękne kapelusze. One są wprawdzie dziecięce, ale no czyż ten czarny nie pasowałby dla którejś z nas? Zobaczcie, jaki on jest piękny. Bardzo ładne są ręczniki plażowe. Tu macie akurat rozmiar 75 na 60. Jest też ładny materac plażowy. Patrzcie, jaki ładny wzorek. On jest z drugiej strony tylko szary. I tu są bidony z naklejkami. No one są w środku za 25 zł i w trzech kolorkach. Też fajne. Co tu jeszcze mi wpadło w oko? To te formy do lodów za 15 zł. I tu akurat są dwa wzorki, ale możecie zrobić 4 sztuki lodów. Następnie są klapki i mamy klapki dziecięce 20 i męskie i damskie po 25. Zobaczcie, one w zeszłym roku również były w okresie letnim w Biedronce. To są te takie właśnie, wiecie, wakacyjne, czyli piwko dla pana, awokado czy arbuz dla pań. I dzieci mają tutaj, widzę, lody, tam jeszcze gdzieś był jakiś konik. Tak więc są te klasyczne wzorki. W nowej gazetce pokazał się ogród, tak więc teraz coś dla ogrodowiczów, czyli dla osób, które uwielbiają przeglądy i wszystko, co związane z ogrodem. Moja przyjaciółka też pewnie się bardzo ucieszy, bo nie ma czasu nawet zerkać po sklepach, tak więc też mam nadzieję, że to, kochana, zobaczysz. Więc tutaj jeszcze takie rzeczy pokazali, jak plastikowe takie, zobaczcie, miseczki, kubeczki. Na cytrusy tu widzę, jest pojemniczek w dwóch kolorach. I tu co jeszcze? Jest talerzyki i są jeszcze formy do lodu, do kostek lodu. No i teraz będą sekatory, słuchajcie, nożycze, łopatki, lampy solarne, jakieś grabki. Tak więc jest tego sporo. Mam nadzieję, że coś tutaj sobie upatrzycie. Tak więc, kochane, miłego oglądania, bo ja niestety w tej dziedzinie jestem raczkująca. Więc tyle, co widzę, wam pokażę. Na pewno mi się podoba ten łańcuch. I te lampeczki, właśnie tam jest taki efekt popękanego szkła. Ten łańcuch solarny jest przepiękny, właśnie jak się oplecie jakiś krzew, czy kwiat, czy donice, cudownie wygląda. Nawet filary, tak jak to robi moja przyjaciółka, i naprawdę to jest taki efekt, że wow. Tu są pojedyncze sztuki, tylko ja oczywiście tak złapałam, wiecie, że to wygląda, jakby były podwójne, ale nie, tu mamy jedną łopatkę, jedne takie grabki i inne gadżety. O! Dekoracje ogrodowe, bardzo ładne, zobaczcie, jak one fajnie wyglądają. Tu mamy za 15 zł i zobaczcie, jakie fajne flamingi. Te kamyczki też mi się podobają. Tutaj akurat zostały tylko 3 pudełeczka, nie wiem jeszcze, jakie tam były. Może w waszej Biedronce zobaczycie coś więcej z tych dekoracji. No i teraz macie lampki solarne, mamy po 35 zł, 3 dyszki i tu one tak się prezentują. Ja wam staram się pokazać właśnie dokładnie, o, ta jest fajna, tak wygląda, taki jakby sztuczny ogień, nie? Tylko taki większy, fajny. Tu macie te takie lampki, które w ziemię się wbija, czy tam do doniczki. I tu mamy fajny zestaw lampek chodnikowych za 50 zł, no i tutaj tej podstawki już w tej Biedronce nie było. Za 6 zł możecie kupić różne złączki, one są w kolorze takiego błękitu,
co tu jeszcze? Jeszcze mamy tutaj, widzicie, zraszacze ogrodowe 20 zł, podpory do roślin za 13 zł. Tu teraz są te lampki solarne. Tu macie właśnie ten zraszacz za 5 dyszek bodajże. I co, jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję Wam, kochani, za oglądanie i do zobaczenia w moich kolejnych filmikach. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, Was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę pomagacie, tak więc dziękuję Wam ślicznie za wszystkie subskrypcje, buziaczki, pa!